Szanowni, w tym filmie chciałem przypomnieć to, o czym rozmawialiśmy dzisiaj na lekcji, to znaczy o ruchu jednostajnym, ruchu ze stałą prędkością i między innymi o ruchu po prostej ze stałą szybkością. I dalej to ja się tu zmniejszę, żeby nie zajmować miejsca. O, bardzo dobrze. No i teraz pamiętacie, że zadanie polegało na tym, że każdy sobie wybierał szybkość, jaką chciał i musiał obliczyć, jaką drogę pokonałby z tą szybkością po 10 minutach, po kwadransie, po pół godziny, po 45 minutach i po godzinie. No i potem drugą częścią było narysowanie wykresu i to robiliśmy też na lekcji, ale niektórzy nie zdążyli albo się pomylili, więc to będą dokończenie tego, to jest treść pracy domowej. No ale nie wszyscy, nie było tak, że nie dla wszystkich było jasne, jak to liczyć. Więc jest wiele metod, jak można to policzyć, mniej lub bardziej oczywistych, ale ja też postanowiłem pokazać wam, jak to można narysować. No i ponieważ kilka osób wyraźnie z zainteresowaniem notowało to, co się pojawiało na tablicy, to postanowiłem nagrać na ten temat film. No więc wyobraźmy sobie, że wybiorę sobie szybkość 80 km na godzinę. Tutaj tej szybkości nikt nie wybrał. No i jest pytanie, co się stanie po 10 minutach, tak? Jaką drogę pokonam w ciągu 10 minut. No więc mogę sobie narysować godzinę i podzielić ją symbolicznie na równe 6 równych odcinków po 10 minut. Tak? Każdy z tych prostokącików symbolizuje w tym momencie 10 minut, tych zielonych prostokątów, a całość to jest jedna godzina. No i teraz, ponieważ jest tak, to tutaj wskoczyło niepotrzebnie. Okej. Ponieważ jest tak, że jedziemy ze stałą szybkością, no to w każdym z tych kolejnych 10-minutowych odcinków pokonujemy taką samą drogę, więc mogę też te 80 km, czyli to, ile przejedziemy w ciągu godziny, tu jest godzina czasu, a to jest droga, którą przejechaliśmy w ciągu godziny, podzielić na 6 jednakowych elementów, tak? No i tutaj możemy sobie namalować strzałki, które pokażą nam, jak to w ciągu pierwszych 10 minut przejechaliśmy tyle, drugich 10 minut tyle, trzecich 10 minut tyle, czwartych tyle, piątych tu, a w ciągu ostatnich 10 minut przejedziemy ten odcinek. No więc widać, że każdy z tych odcinków to jest drogi, to jest 1/6 całej drogi przejechanej w ciągu godziny. Tak? Tu 10 minut jest 1/6 godziny, a tutaj każdy z tych odcinków to jest 1/6 drogi przejechanej w ciągu godziny, no więc 80 km na 6 to jest 13,3 w okresie, 13,3 w okresie kilometra, no i możemy sobie teraz opisać te wszystkie odcinki w ten sposób, każdy z nich to 13,3 km, no i już wiemy, ile przejechalibyśmy w ciągu 10 minut, ile w ciągu 20, bo to byłaby suma tych dwóch odcinków, w ciągu pół godziny to byłyby 3 odcinki, w ciągu 40 minut 4, 50 minut 5 i w ciągu godziny 6, czyli całe 60 km. No dobrze, no więc tak samo możemy też zobaczyć, co będzie, jeżeli będziemy chcieli wiedzieć, jaką drogę pokonamy po kwadransie. Znowu biorę sobie tę samą godzinę i dzielę teraz na 4 odcinki. To, że długość tego prostokąta tutaj i tego prostokąta tutaj, te długości są różne, nie gra roli. To jest abstrakcyjny zapis, ilustracja. Ta godzina podzielona jest na 4 odcinki po 15 minut, równe odcinki po 15 minut. No i znowu jest tak, że ponieważ jedziemy ze stałą szybkością, 80 km na godzinę, no to w każdym z tych równych odcinków czasu przejedziemy tą samą drogę, więc mamy tutaj tyle, żeśmy przejechali w tym odcinku czasu, tyle w tym,
tyle w tym, a w ostatnim przejechaliśmy też 1/4 drogi. No i oczywiście łatwo jest teraz już bez żadnej pomocy powiedzieć, ile drogi przejeżdżamy w każdym z tych odcinków, no bo to jest 1/4 drogi, którą przejechalibyśmy w godzinę, czyli 80 km. 80 km przez 4 to jest 20 km. I możemy sobie te 20 km tutaj rozmnożyć. Każdy z tych odcinków ma 20 km, tak? Więc jeżeli pytają nas, ile przejechaliśmy po kwadransie, ile po pół godzinie, ile po 45 minutach i ile po godzinie, no to za każdym razem dodajemy jeszcze 20 km, ponieważ w ruchu jednostajnym w takich samych odcinkach czasu przejeżdżamy taką samą drogę. Mam nadzieję, że to wszystko teraz jest troszeczkę jaśniejsze i że wszyscy już będą umieli na przyszłość wypełniać takie tabelki. Dziękuję bardzo.